Obiad zjadł. Kurde. Czekam z wynikami testu, nie? Ja pierdolę. Kurwa, idzie chuja ci, nie? Niby 7 godzin, może wcześniej. Dobra, testy były o 15. Powiedzmy 16. 7 godzin. Dotknie do nocy. Też może być tak, że wstanę rano, przeczytam, się okazuje, że chyba pozytywny i kurwa, dziękuję, do widzenia, jadę w pizdę do domu, nie? Chuj szczeli z tymi testami, kurde. Tak. Powiem tyle, że brak wiadomości o testach to jest dobra wiadomość. Jeśli chodzi o wynik, wszystko jest ok. Jestem zdrowy, że tak powiem. Muszę być trochę cicho, bo tam obok tutaj ludzie śpią. Nie chcę nikogo obudzić. Próbuję uruchomić telewizję. Nie wiem, o co tu chodzi. To jest jakiś taki styk. Czy to działa, czy nie działa? To będzie napierdalanka z tym. O co tu chodzi? HDMI. Dobra. Standby. Nie wiem, o co tu chodzi z tym gównem. Fuck. Ja pierdolę. O co tu chodzi? Dobra. Chyba działa na zasadzie internetu. Dobra, później się tym pobawię. Muszę to, kurde, survival gdzieś włączyć. Tutaj jest mój ten. Co to jest? Jest to grab bag, tak zwany. Czyli w razie alarmu muszę zabrać go ze sobą. Wpakować swój survival. W następnym odcinku wam pokażę, jak go się ubiera, bo jest na to krótki czas, bodajże chyba 1,5 minutki, czy nawet minuta, czy nawet 45 sekund. Nie wiem, musiał sprawdzić dokładnie, jakie są nowe wymogi odnośnie ubierania tego skafandra. Co my tu mamy? Wyro jak wyro. Jakieś tam półeczki, pierdoły. Szafki, to jest to samo. Tam nikogo nie ma. Gość jest na dniówkach, także spoko. Zasłonki, telewizor. Czekaj, sprawdzę tylko. Telewizor jeden. Sam jest tak, że są dwa telewizory, po jednej i po drugiej stronie, a więc lodówka tu jest. Można sobie coś tam schować. Szałerek. Tu bodajże jest gdzieś ustawienie podgrzewanej podłogi.
Czekajcie, to było. Gdzie to było? A to chyba jest to. To jest do pokoju. Ale gdzieś się ustawiało chyba. Czekaj, może to jest. Nie wiem, jakoś tak. Skoro na razie podłoga jest podgrzewana. Wolna szafka. Kurwa mać. Masz wolną szafkę. Czyli wolnej szafki dla mnie nie ma. Ja pierdolę, dobra. Muszę się gdzieś może w tych szafkach tu usadowić. Coś tu wolne? Dobra, ta jest wolna. Dobra, ja się pomieszczę. Chociaż muszę rozpatrzyć. Powiem wam dalej, o co tu chodzi z tym tematem. No tak. Miała być platforma. Ale wylądowałem.
taka sytuacja, nie? Myślał, że poleci na platformę, a wylądował na statku. Dobrze, ja się szykuję do pracy. Lecimy na nockę. Przejdziemy sobie po kuchni, pokażę wam co i jak. Na razie zbieram materiał, żeby coś wam pokazać z gotowania. Jednakże będę tutaj tydzień, także prawdopodobnie już sobie zdajcie z tego sprawę, że za dużo nie będę miał co wam pokazać. Ale może się to zmienić. Wszystko będzie w planie w poniedziałek. Zobaczymy. Jak na razie zrobimy sobie takie obejście tutaj. Tego statku pokażę wam. Miejsce jakieś, gdzie można się zrelaksować. Siłownie i parę innych takich ciekawych miejsc. Także lecimy. Lecimy na kuchnię. Siemanderko. Pokażę wam troszeczkę, co tu się dzieje na kuchni. Jak to tu wygląda? Stół weczka. Tak wygląda tutaj hot cardboard. Hot cardboard? Tak, dobrze mówię? Ach, hot plate, dobra. Wydajemy posiłki tutaj. Mleko, mikrofala, można sobie coś podgrzać. Tu jest również mój master point, czyli tu muszę przyjść, jak są jakieś ćwiczenia i pierdoły. Tu również są meetingi. Jak możecie zauważyć, niestety zredukowano ilość miejsc przy stolikach do 3 zamiast 6. Restrykcje, restrykcje, jeszcze raz restrykcje. Oczywiście podczas serwowania, tak ja sobie tam stoję, o tam. Serwuję, muszę mieć maskę na pysku, żebym czasami przypadkowo kogoś nie opluł. Tak mi się wydaje. No ale cóż, tak chcą, to dobra, niech tak będzie. Wjeżdżamy na kuchnię. Zacznijmy od zmywaka. Jakże przezajebiste miejsce. Zmywaczek. Maszynę podnosisz, opuszczasz ją. Ona se myje. 2 minuty, dziękuję. Do widzenia. Szybciutko. Kuchnia jest dość duża. Ciekawe urządzenie. Brat pan. Za średniowieczanie chyba tutaj jest teflonowa powłoka, tak mi się wydaje. Tutaj też takie dziwne urządzenie. Jak nie wiesz do czego to jest, to ci powiem. Otóż patrz, to nie jest do podnoszenia. Załączasz, czekasz. Tu musisz zaciągnąć powietrze. Jak jest gorące, to znaczy, że kuźwa możesz gotować, nie? Wiesz o co chodzi? Taki ala kurde termometr doustny. Piekarz tutaj śmiga swoje smakołyki. Poszedł mi szmata jakaś wieszona. Znaczy piekarz, niby ja, nie wiem czy jestem piekarzem, czy kim ja tutaj jestem. W każdym razie owenik podwójny w miarę działa. W pierwszy dzień zjarałem bułki, bo mój menadżer w ogóle to też jest kurwa fenomen. Powiedział mi, że to są Fahrenheimy, a nie Celsjusze, więc przypierdoli mi temperaturę na 240 niby Fahrenheimów. Się okazało, że to są Celsjusze, włożyłem bułki, się kurwa zjarały. Także w pierwszy dzień już miałem niezły zapierdol. Tak to tu wygląda. Tu oczywiście na śniadanko uszykowane pierdółki. Tutaj hot cardboard kolejny do przytrzymywania czy utrzymywania ciepłego jedzonka. Tam jest kurde, ta wichura tu napieprza mnie, to jest tak drzaźnie, że nie masz pojęcia. Czyli jak tam mamy wszystko włożone, coś mi jeszcze zostało w bemarach, mogę tu włożyć i tu trzyma ciepło powietrze. Trzyma ciepło, Jezus, człowieku, no nie możesz się skoncentrować, żeby się wypowiedzieć. Tu możesz sobie umyć nogi albo ręce, w zależności. Maszyna zajebista, patrz tu, co się dzieje. Przykładowo tu jest ten bol, czy to gnojstwo, co się w tym miksuje. Patrz tu. Czekaj. O, tak. To jest do zmiany biegów. Gdzieś? Czekaj, jak w tym. W czym to tak się zmienia? Jak w pociągu. Nie? Czy na statku jakimś. Naprzód, majster! Masakra. Ale na przykład, jak jest wyłączone, to już biegów nie zmienię, nie? Musi być załączona, także przejebane. Jak nałoży sobie pełny ten, pełną tą michę mąki, coś będziesz robił, masz na pustym biegu, no to wszystko ci wypieprzy, także fajnie skonstruowane, naprawdę podoba mi się ta maszyna. Dobieranie ziemniaków.
potężna maszyna, chyba jest na 1 kilo, to mi się wydaje, ale tak, chodzi. Albo tu w sumie też możesz ten, widzisz ty te? Do obcinania paznokci, zajebista sprawa. Nie? Tak to wygląda. Co dalej, co dalej? To jest frytkownica, ale zwykła, bez filtra. Takie tam, wiesz. Aha, w ogóle tu kombi oven, albo steamer, albo oven. Nie ma tu programów do kombinowania, tak jak to było wcześniej, na wcześniejszym wyjeździe. Także jak ktoś nie jest kucharzem, a jest po wykształceniu microwave technician, to da sobie radę. Nie, to w sumie nie da sobie rady. Musiał mieć taki z tym, z programami, co jak się gotuje, nie? Wiesz o co chodzi? Kumasz? Kumasz czy nie? Nie kumasz, to dobrze, spoko. Ważne, że ja wiem o co chodzi. Majsterski smakołyki jedzie tu. Sekcja tutaj dla... tutaj robi się co? Mięsa. Obróbka mięsa, tam warzywa. Nie wiem, czemu mięso tam jest. Nie, chyba tak powinno być. Nie, nie mam zielonego pojęcia, ja tutaj nie dowodzę. Kurde. Biuro. To za tymi drzwiami. Jest pomieszczenie, nazywa się toaleta. Tam nie będziemy wchodzić. Jesteś mądry? Znajdź mi cukier. Dry store. Dry store. Moja ulubiona rzecz, czyli suche drożdże. Gnojstwo jedne. Z paranoja, nie? Co my tu mamy, człowieku? Tak już wcześniej mówiłem. Sucha żywność, pierdoły. Puchy, puchy, puchy. W sumie to jest do zup. Nie wiem, co wam tutaj ciekawego pokazać. Nie ma tu nic ciekawego. Tuńczyk. Tuńczyk. Nie wiem. Jest tu coś ciekawego, co by wam pokazać? W sumie nie wiem. Kurde, nie wiem. Czy coś tu z ciekawostek. O, jest. Red. Papryka. Chili. Pamiętaj, to jest tak ostre. Coś takiego jednego, nawet nie kawałeczek, spali ci mordę, także uważajcie z tym, jak będziecie mieli, bo jest strasznie ostre. Tutaj sekcja dla piekarza, czyli ja to mogę kombinować, miksować wszystko razem. Owsiankę możesz zmiksować z tym, czyli peanut butter z masłem i wyjdzie tobie coś, czego jeszcze w życiu nie jadłeś, także mówię, jak jesteś trochę takiej fleksji na kuchni, to można naprawdę fajne kompozycje porobić, nie? Nie, nigdy nie próbowałem na przykład zmiksować tego tutaj gnojstwa, tego proszku Angel Delights na przykład zmiksować z żelatyną. Ty, bo trzeba zrobić taki manewr, czy co z tego wyjdzie. Angelo żelatyna, nie? Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Spróbujemy w któryś dzień. No i tu oczywiście chrupki gotowe, które przyjeżdżają, znaczy chrupki to są, jak to się nazywa, ciastka, tak? Ciastka, tak, jest takie owakie tutaj, o, czekoladowe, pierdoły, wafle do lodów, kawy i co? I to by było na tyle. Idziemy dalej. Korona nie odpuszcza. Woda darmowa. Tu wjechaliśmy do warzywniaka. Warzywniak. Podstawą kucharza, jakie jest warzywo, powinniście już dawno o tym wiedzieć. Chili, imber, imbir. I co? Gdzie jest czosnek? Nie ma czosnku. Czyli dupa, nie możemy nic zrobić. Nie ma podstawy do gotowania. Nie ma. Nie ma co zrobić, nie? Dobra, kurde, bo pieprze bzdury już. No warzywniak, ogólnie to jest warzywniak. Kogoś Pepsi tu jest. Dzięki. Idziemy dalej.
Tu znajdują się rzeczy rozmrożone, typu mięsa, przerobione, już pokrojone na coś, co będzie się jutro robiło z tego. Takie inne bizdety. Tu wszystko, co zostało po obiedzie, lunchu, które może być przerobione, bądź nie. Jak nie będzie przerobione, to pójdzie w kibel. Taka jest niestety prawda. Żeby was tutaj nakłamać. Sery na biały. Na biały, na biał, tak. Idziemy dalej. Mleko. Tu mamy mięsa, tylko mięsa. Kto wie, co to jest? Dobra, zostawiam otwarte. Kto wie, co to jest? Najpopularniejsze danie w Szkocji. Tu jest owca. Zajebista sprawa. Owieczka, lubię, lubię. Taką nogę całą wpieprzacie do piekarnika. 3/4 wody. Warzywka przed wyciągnięciem. Miętowy sos z manko, tak. Na górę troszeczkę polewacie, zapiekacie, bez folii, petarda. Ej, co, no sama mięsiwa, nie? Dobra, idziemy dalej, bo tu zimno. Pisz jak smok. Tu już mamy warzywa mrożone. Korny, nie korny. Jakieś inne bzdury. Marchewki. I tu już mamy wszystkie, co? Masos. Ryby, lody, frytki. Tak to wygląda. Dobra, spadamy. Tak wygląda kuchnia. Podobało się? To fajnie. To łapka. Cześć.